Rowerem wzdłuż linii kolejowej. Zima zaskoczyła kolejarzy. Hyperloop One upada. Nowe windy na stacji Metropole Mokotowskiej już nie działają. Czy inne nowe windy pojawiają się na placu na Rozdorzu? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w sobotę, 6 stycznia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, tam Sąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsze z tym. No i tak, mam pierwsze wydanie Mniejsze z tym w nowym 2024 roku i zaczynamy od tego, że jest lepiej. Jest faktycznie lepiej niż w poprzednim roku, bo jest mniej awarii w windach metra, ale to są awarie dosyć ciekawe. To tak, po pierwsze nie działają windy na stacji metra. Pole Mokotowskie, Centrum, Natusza Zasenno, Młociny, Brudno, Wierzbno i Pole Mokotowskie. I czemu to jest ważne? A no już Wam tłumaczę. Pierwsza winda, która nie działa na stacji metra Pole Mokotowskie, to jest winda południowo-zachodnia, poziom 0-1. Południowo-zachodnia. No i tak, południe mamy tutaj, zachód mamy tutaj, więc jest to winda tam. Tutaj nie ma żadnych problemów, jest to winda, która faktycznie jest na tej stacji metra już od dawna. Ale na dole mamy nową windę. Już się wygadałem. Jest to winda północno-wschodnia. Winda północno-wschodnia. No to jesteśmy, tutaj jest wschód, tu jest północ, więc to jest winda tutaj, pomiędzy wyjściem 11 a 12. To jest winda, która została oddana do użytku w tym tygodniu. Już nie działa. Nie wiem, co się wydarzyło, nie byłem na miejscu, ale o tych windach jeszcze więcej powiem. Ja tylko powiem tak, no, trochę kuriozum wyszło, żeby nowa winda nie działała w tym samym tygodniu, co została oddana do użytku. No trochę kiepsko to wyszło. Z inwestycji tramwajowych Wam opowiem tylko i wyłącznie tyle, że Pławska znowu będzie jednopasmowa w kierunku Ursynowa. To jest wielka i nowoczesna zmiana. Chodzi oczywiście o sam przejazd dalej Pławską właśnie za zjazdem Wygoworka do Rakowieckiej i dalej w kierunku Ursynowa. Samochody będą jeździć w jednym pasem, a na Goworka cały czas będzie tyle samo pasów, jak to miało miejsce wcześniej, w związku z tym, że trzeba tam wszystko jeszcze przebudować pod ziemią, co nie było wcześniej planowane w projekcie. Inna informacja to jest to, że WKTK wychodzi naprzeciw, a mianowicie na ferie zimowe będzie można kupić bilet rodzinny. I bilet rodzinny jest z korzyścią głównie dla rodziny, ale chodzi mi bardziej o opiekunów niż faktycznie o rodziców, niż faktycznie o dzieci. Dzieci jeżdżą tak samo według swoich ulg, podkreślam dzieci, bo dzieci do 16 roku życia, natomiast dwie osoby dorosłe z tymi dziećmi mogą pojechać taniej. Taniej w postaci, o to jest dobre, maksymalnie dwie osoby mogą pojechać taniej i pojechać na bilecie z ulgą handlową 50%. No, jest to faktycznie coś. Mogą kupić taki bilet na tam i z powrotem, a jeżeli dzieci mają już na przykład bilet miesięczny, to nie muszą kupować nowego specjalnego biletu, po prostu jeżdżą na swoim okresowym, bądź na tym, który już po prostu mają, więc no tylko możecie z korzyścią dla dorosłych, jeżeli chcą się nagle przyjechać WKTK. Taka atrakcja będzie to działać od 15 stycznia do 28 stycznia 2024. Tymczasem WKTK nie tylko i wyłącznie daje nam bilety nowe, ale również planuje rozbudowę swojego zaplecza technicznego. Zakończyły się prace przy budowie drugiego toru. Teraz trzeba zmodernizować to, co się znajduje na samym zapleczu technicznym w Grodzisku Mazowieckim. Na razie analizują, co dokładnie zrobić, co dokładnie przebudować. Według mnie przydałoby się tam wymienić rozjazdy i tory. Chyba, że są nie w stanie, ale no przy nowej trasie wyglądają kiepsko, bo one nie zostały jakkolwiek teraz suszone podczas tej inwestycji. Ale co ważne, to jest to faktycznie, że WKTK planuje modernizację, zmiany i zobaczymy, co wyjdzie z tej analizy i wtedy faktycznie coś będzie realizowane. Przypominam też, że mamy zakup nowych trzech pociągów, w tym nawet wodorowych dla WKD w najbliższych latach. Tymczasem pociągi. Pociągi jeżdżą, a może by tak wzdłuż pociągów pojechać rowerem? W niektórych miejscach nawet po Warszawie można zobaczyć takie ładne, całkiem trasy rowerowe, które się ciągną wzdłuż linii kolejowych. Mamy na przykład taką linię rowerową, która się ciągnie właśnie wzdłuż linii kolejowej w Piasecznie. Jest to całkiem urokliwa. Dalej się ona tam ciągnie nawet przy Milanówku, później się niestety kończy. I problem jest taki, że zawsze był problem z dogadaniem się. Natomiast teraz systemowo jest nowy system dla samorządów, aby można było takie linie dróg rowerowych wprowadzać na terenie kolejowym. Natomiast oczywiście to wszystko musi być zgodnie z prawem, jeżeli chodzi o wszystkie wymagania, ale jest już cały system, jak można uzyskiwać tego typu pozwolenia. Więc to jest na pewno na duży plus. Jak będą powstawać jakieś drogi rowerowe w ten sposób, będę Was oczywiście informować, jak będę
powinno mieć jakieś informacje na ten temat. Ja jestem miło zaskoczony takim pozytywnym newsem na początku nowego roku od PKP. Natomiast PKP popisało się jak zawsze oczywiście atakiem zimy. Nie będę ukrywać, że jest zimno, bo jest zimno. Dzisiaj specjalnie nagrałem dla Was filmy na zapas, bo no, minus 7 stopni i latanie do domu, to już pomijając to, że oblodzenie śmigieł może być, to dla mnie też nie jest przyjemne latanie w takich warunkach. Więc nagrałem trochę filmów na zapas, to będziecie mogli je zobaczyć w najbliższym czasie, natomiast PKP musi jeździć cały czas i jeździło. Aż do momentu, kiedy sieć trakcyjna została oblodzona. No i trzeba było ją właśnie odlodzić, że tak to powiem. Mamy film, jak to wyglądało. Specjalne maszyny musiały wyjechać, bo nawet specjalne środki chemiczne już na to nie działały i trzeba było wyjechać ciężkim sprzętem, który zdejmuje właśnie z sieci trakcyjnej to, co jest oblodzone. Jak widzicie, ten cały lód tutaj schodzi. Na tym ujęciu jeszcze powinno być pokazane faktycznie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie ta sama maszyna, która się tam kręci i jak ten cały lód spada. No nie będę ukrywać, że trochę zaatakowała ta zima, ale można było się na to może lepiej przygotować, w sensie, no nie wiem, no faktycznie dosyć ciekawie to wygląda. No nie ma. Ale dobra, no to jest po prostu taki lód i to jest taka maszyna, która po prostu z sieci trakcyjnej zdejmuje to, co tam jest z lodem, bo jakby ktoś z Was nie domyślił się, to jeżeli jest lód, to tak między pantografem a siecią trakcyjną, jeżeli jest lód, no to prąd nie przechodzi, więc a raczej przewodzi słabo, także no dużo było pociągów opóźnionych, nawet chyba i teraz może coś byśmy jeszcze powiedzieli, więc faktycznie tego typu pojazdy musiały wyjechać i pracować na sieciach trakcyjnych w całej Polsce, gdzie było zimno. Inna według mnie smutna wiadomość, więc tutaj specjalnie sobie zmieniłem tytuł, bo ten co był, to trochę mi się nie podobał. Hyperloop One upada. Według mnie to wielka szkoda. Z tym się zgadzam oczywiście. Co to jest Hyperloop, jakbyście nie wiedzieli? To jest kolej magnetyczna, która w próżni miała jeździć z prędkością dużą. Nawet 1000 km na godzinę i więcej. Według mnie koncepcja bardzo całkiem ciekawa. Szkoda, że de facto trochę upada. Hyperloop One był tego jednym z początkujących głównych elementów. Oczywiście to nie jest tak, że teraz już nic nie będzie dalizowane, że już jakby klamka zapadła, nie będzie to dalizowane. Jest jeszcze oczywiście parę innych firm, które nad tym pracuje, ale no niestety jest to bardzo duży koszt, żeby wytworzyć próżnię w takiej rurze, bo to w takiej rurze miało być. No i pociąg oczywiście wtedy jedzie strasznie szybko. Po pierwsze, kogo będzie stać na taki przejazd, a po drugie, czy nam jest potrzebna taka prędkość? Nie, no to akurat na pewno. Natomiast jest to bardzo też drogie w realizacji i głównie też dlatego właśnie Hyperloop One upadł, bo po prostu już nie było na to pieniędzy. Na początku, jak zawsze, ile na to skręcił pomysł, a właściwie odkręcił to, co już było od dawna znane i później sobie upadło. Szkoda bardzo, bo według mnie to byłaby przyszłość. Nawet było parę planów, jak zaplanować Hyperloopa w Polsce. Był dokładnie ten układ, jak to miało wyglądać. No zobaczymy. Zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze będzie z tym się kręciło dalej. Na razie no wygląda to tak, że no chociaż jednego gracza na rynku nie ma. To tak może w dużym skrócie. Dobrze, wróćmy do Polski, do tematów przyziemnych, do tego, co powiedziałem na początku, czyli windy. Windy na stacji metra Mokotowskie. No tak. Windy były oddane do użytku. Była konferencja prasowa. Nie pojawiłem się, bo zaproszenie na nią pojawiło się 2 godziny wcześniej, a ja wtedy spałem. Więc niestety się nie pojawiłem, chociaż chętnie bym zapytał o parę pytań wiceprezydenta Warszawy o to, czemu już ta winda jedna nie działa. No dobra, jeszcze wtedy działała, ale jak to jest, że nowa winda, która została dana do użytku w tym samym tygodniu, jeszcze jest już nieczynna. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło, czy po prostu taki odór był, czy bezdomny tam sobie zasnął, czy co tam się wydarzyło. Ale jak to jest, że już te windy nie działają? Pełen film, zapraszamy do meta, pojawi się najprawdopodobniej mniej więcej w połowie miesiąca o tej windzie, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Bo jest tam dużo według mnie niesmaków niestety zrealizowanych. Trochę to wygląda, jakby to było robione, jeszcze tak to powiem, na odwal. Te windy. W sensie, no nie wygląda to dobrze. Jakby rozmawiałem tutaj jeszcze z kilkoma innymi osobami, włącznie również z transportem publicznym, z jedną osobą z redakcji i no ten balkonik i to od dołu, jak to wygląda, no nie jest to coś, co po prostu przyciąga wzrok i
Ja wiem, że na stacjach pierwszej linii metra trudno jest wybudować coś nowego. I bardzo mi się podoba, jak to wygląda z zewnątrz w tym miejscu. Ale jak już jestem pod tym balkonikiem, to wygląda to tragicznie. Jak zobaczę balkonik z od strony schodów, gdzie jest jedna taka wyrwa wychodząca po prostu ten balkonik, to też to wygląda źle. Od góry wygląda to całkiem ładnie. Jest nawet jedna winda, która jest do przejścia, w sensie na wylot ma wyjścia z jednej i z drugiej strony, co jest według mnie świetnym rozwiązaniem. No ale nie, jeżeli na peronie jest tak źle to zrobione, no naprawdę. No i też przypominam wam, że wtedy zostało dane do użytku te trzy nowe windy. One trochę kosztowały milionów, natomiast to są te trzy windy, które de facto dla pasażerów są najmniej ważne. Znaczy, winda po tej stronie z peronu do hali odpraw była potrzebna, ale najbardziej była potrzebna winda tutaj na poziom tramwajów. I ta winda nie powstała. Ta winda była w ramach opcji i jej nie ma. Jakby windy na jedną i drugą stronę były już na drugiej stronie głowicy, a wind na przystanek tramwajowej jak nie było, tak nie ma. Aktualnie trzeba wyjechać windą na halę odpraw w tym miejscu, następnie wyjechać z hali odpraw na powierzchnię, dojechać tutaj, przejść przez przejście dla pieszych i dojechać do przystanku tramwajowego. No to jest istne kuriozum, tak to nie powinno wyglądać. No nie popisali się tym. A miała być ta winda, no i nie powstała. A w ramach opcji to już dawno minął ten czas i nie wiemy, czy ZTM będzie chciał jeszcze to zrealizować. Według mnie, no to trochę ta inwestycja jest trochę bez sensu, bo najważniejszy element, jakim było udostępnienie przystanków tramwajowych i meta połączenia w tym miejscu, nie został zrealizowany w tym momencie, więc no słabo to wyszło. Ale dobrze, że działa. No dobrze, że faktycznie to jest. O, tutaj jest to, jak wyglądają te windy na zewnątrz. Może nie idealnie się komponują ze samymi wejściami do stacji metra, ale według mnie ten design tych wind mi się podoba. W sensie osobiście do mnie trafiają. Nie wiem jak do was, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych nowych windach, ale no, o, to jest taki po prostu suchy beton, gdzie na M2 to jeszcze wygląda całkiem sensownie. Ale to jest M2 i tam jest dużo takiego betonu, który po prostu jest taki właśnie w ramach niewykończenia. A tutaj, no te stacje metra wyglądają zupełnie inaczej. To się po prostu nie komponuje, to się gryzie ze sobą, to się nie łączy. Szkoda, że tak to wygląda, ale więcej o tym powiem w specjalnym odcinku. Zapraszam do metra, gdzie podsumowuję całą tą inwestycję i całą tą budowę. Tymczasem inne ciekawostki, czyli Zarząd Dróg Miejskich. Przypominam nam, że w 2023 roku się działo dużo i dużo się zmieniało. Latarni, tak, samych słupów. Nie ma już ich tych betonowych, tylko są nowe i są one zmieniane. Proszę bardzo, zobaczcie, jaki las tych latarni tutaj leży. No niestety mój internet nie domaga, więc nie pokażę wam tego w tym momencie, ale jak powiem, to zobaczcie, że jest ich tutaj trochę. Co ciekawe, mamy dokładną rozpiskę tutaj, na jakich ulicach i jakich dzielnicach było postawione ile tych słupów i najwięcej zostało postawionych słupów, bo dokładnie 197 na Alei Krakowskiej w 2023 roku, Dolina Służewiecka 164 i na trzecim miejscu Powstańców Śląskich 112. Więc jak widzicie, trzy różne dzielnice, Włochy, Ursynów, Bemowo, nawet jest tutaj Białęka, nie widzę Wesołej, sprawdźmy, nie ma Wesołej, nie, a czekajcie, nie ma Wesoła, Wawer, jest Wawer, dobra, czy coś jeszcze sprawdźmy, no może sprawdźmy Targówek, na pewno będzie Targówek. Nie ma Targówek, to ostatnie pytanie moje jest, czy jest Ursus. Nie ma Ursusa. No trudno. A tak, jak widzicie, skoro nie ma Ursusa i nie ma Wesołej, to oznacza, że jednak nie we wszystkich dzielnicach to zostało zrealizowane. Szkoda, ale i tak dobrze, że to robicie. W sensie, że to się zmienia. Wawer jest. Jak tutaj widzimy, jest Wawer. Jeszcze tak sobie przejrzę po prostu okiem. Jeżeli już mamy Rembertów nawet. Wawer, no nie, Wesołej nie widzę. No trudno, to moje wyszukiwanie, czyli mnie tutaj nie zawiodło. Najmniej zostało z wymienionych latarni na Mickiewicza w Bielanach, to były raptem 4 latarnie. Idziemy dalej na sam koniec, prawie już na sam koniec. Mam dobrą nowinę. Szyby windowe na placu na rozdrożu się już pojawiły, natomiast same dźwigi, czyli windy, jeszcze nie są w środku, ale sam proces tego, żeby zamontować te szyby, oczywiście był wielkim wydarzeniem. Nie było, natomiast w najbliższych dniach będziecie mieli film, zapraszam, z placu na rozdrożu. W najbliższych tygodniach, może lepiej to powiedzieć w ten sposób. Tylko jeszcze muszę uzyskać pozwolenie od SOP-u, żeby tam polatać. Natomiast jak widzicie, szyby windowe tutaj były składane i już są na miejscu. Wtedy było trochę więcej wygrodzonego tutaj faktycznie miejsca, jeżeli chodzi o samą przejezdność. Natomiast
szyby windowe się tutaj pojawiły, to jest kolejny etap tej inwestycji. Miejmy nadzieję mimo wszystko tylko i wyłącznie, że te szyby windowe będą działać dłużej i te windy będą działać dłużej niż na polu mokotowskim. A to jest inna informacja, gdzie ZDM się chwali, tutaj przejście naziemne się pojawiły w ostatnim czasie. No i na koniec, no wiecie, wybory się zbliżają, więc nowe centrum Warszawy zaczyna być podsumowywane i ogólnie różne inwestycje w Warszawie. Jest oczywiście Kładka, jest Plac na Rozdorzu, mamy również Trasę Łazienkowską. No i tak tu w dużym telegraficznym skrócie. To tak, estakada w Rembertowie została dana do użytku. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu będziecie mieli podsumowanie tego, co tam się zmieniło. W końcu drugi wiadukt Marsa powstał. Nowy wiadukt na Marii Wilskiej jest. Udało się go oddać jeszcze na sam koniec 2023 roku. O nim film będzie, kiedy wyjdę z domu i nie będzie śniegu. Wtedy faktycznie będę nagrywać podsumowanie tego. Następnie zielona i wygodna Kondratowicza jest. Faktycznie wszystkie drzewa zostały już posadzone. Film o tym pojawi się, jak będzie zielona, no bo zielona Kondratowicza powinna być podsumowana, jak już będzie tam faktycznie zielona, więc spodziewajcie się filmu na przełomie kwietnia i maja. Lazurowa dla Bemowa, nowa lazurowa, pierwotnie nazywana, teraz już lazurowa, dwujezdniowa na Bemowie faktycznie jest na całym odcinku, już dwujezdniowa, jest de facto już całkowicie skończona. Film z podsumowaniem powinien się pojawić, jak będę mieć na to czas, bo jest już nawet nagrany, więc tutaj zobaczymy. Otwarcie południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej, a de facto otwarcie całej Trasy Łazienkowskiej, jeżeli chodzi o tą część na Grekoli. Faktycznie tam już prace małe się są realizowane aktualnie na tej inwestycji, no de facto to wszystko jest już gotowe. Więc w najbliższych trzech tygodniach Wam pokażę, jak to wygląda. No i tutaj te dwa wiadukty są całkowicie od nowa zrobione. Powstaje też nowy wiadukt po drugiej stronie Wisły, czyli po stronie praskiej. Ten film będzie szybciej. On pewnie się pojawi na początku tygodnia. No i nowa Marszałkowska. No ja bym nie powiedział, że to jest nowa Marszałkowska, to jest dodanie do drogi rowerowej na Marszałkowskiej. Więcej się tam nie zmieniło, w sensie zmiany na Marszałkowskiej, takie największe, jakie są planowane, to jest jeżeli chodzi o samą część tramwajową, tamte tramwaje chcą zrobić zielone i zmienić środowisko i sieć trakcyjną, to jest potrzebne w tamtym, bo tam jest strategicznie aktualnie, ale zanim to się stanie, to jeszcze trochę czasu minie, więc jedyne, co faktycznie się zmieniło na Marszałkowskiej, to owszem, dojazd jest aktualnie rowerowy na całym odcinku, jadąc bezpośrednio od metro centrum, dalej do metro Adatuszy, ale bez możliwości przejechania tam dalej przez Aleję Solidarności. Natomiast to faktycznie jest ważna nowa droga rowerowa, która została też zmieniona, jeżeli chodzi o zieleń, no i miejsce parkingowe. To jest na plus, ale nie nazwałbym tego nową Marszałkowską, bo tak dużo się tutaj nie zmieniło. Cały czas brakuje kilku przejść dla pieszych, które były zapowiedziane, między innymi na całej wysokości Osi Saski, jak i również na wysokości ulicy Złotej. Tam miały się pojawić nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Jakich nie ma, takich nie było. Chociaż nie będę ukrywać, że to, że pojawiły się przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na rondzie Dmowskiego, są na plus. Bo faktycznie ja bardzo często korzystam z tych nowych przejść dla pieszych, zamiast chodzić z przejść podziemnych, więc to według mnie jest na plus. Nie mówiąc o tym, że z tych przejazdów rowerowych to bardzo często korzystam, więc to też według mnie jest... No właśnie. No i na koniec jeszcze mam parę informacji, czyli zielony plac Trzech Krzyży. Znaczy zielony to nie powiem. A kiedy będzie film z podsumowania, to nie wiem, bo też on czeka sobie w kolejce, ale faktycznie Plac Trzech Krzyży się zmienił i wygląda lepiej, chociaż to cały czas jeszcze nie jest ideał, bo tego placu, no to jest cały czas miejsce głównie do samochodów. Tamtego placu to jest mało. Przydałoby się, żeby to była przestrzeń bardziej dla ludzi. Na pewno to się nie udało, tak jak prezydent zapowiadał. Dalej mamy most pieszo-rowerowy, prawie gotowy. Prawie gotowy. To gdzie ci ludzie chodzący po tym moście? Jakby dało się oddać Trasę Łazienkowską, jeszcze nie oddano. Na moście jakoś nie ma ludzi. Całkowicie do mnie nie trafia stwierdzenie prawie gotowy. To w ogóle nie pasuje tutaj, ale faktycznie most powstaje i z mostu też w tym miesiącu będzie film, żebyście zobaczyli, jak tam się dzieje, bo on nim jest ostatnio cisza. Tam prace są jeszcze cały czas realizowane i on ma być oddany do użytku. Kto zgadnie? No oczywiście, przed wyborami, więc na wiosnę 2024. I ogólnie takich inwestycji, które się będą dziwnym trafem kończyć na wiosnę, jest bardzo dużo. Nie wiem, jakaś zajezdnia, tramwajowa Nopol, tramwajna Kacprzaka, tramwajna Gagarina. Nie, jest dużo takich dziwnych inwestycji. No to jest na pewno oczywiście wszystko zbieg wydarzeń. Inna informacja to jest to, że cała konstrukcja mostu jest już gotowa, to jest prawda, natomiast cały czas jeszcze oczywiście nie ma przejścia. No i na koniec to, że będzie wygodniejszy plac na Rozdrożu, to będzie jeszcze wszystko
realizowane. Jak widzieliście, szyby windowe tam już się pojawiają. No teraz życzę Wam oczywiście dobrego nowego roku, bo to jest pierwszy film w 2024 roku. Jutro będziecie mieli podcast, gdzie trochę pogadamy z Cykutem o różnych nowościach, o różnych ciekawostkach i o inwestycji, która kosztuje miliard ponad złotych w Warszawie. Natomiast zanim o tym, bo to będzie jutro jakoś tak koło 12, to opowiem Wam inne ciekawostki, mianowicie sondaże. Nie ma quizu, bo ogólnie wszystkie sondaże i quizy teraz dotują ręcznie, przecież zamiastowane, więc jakby jak sobie przypomnę, że coś trzeba publikować, to latują i nie mam na razie zbytnio na nie pomysł, ale było pytania, były do Was trzy pytania i sobie zetkniemy na nie. 1300 głosów. Jaki był dla Ciebie 2023 rok? I większość z Was stwierdziło, że był dobry. 42% z Was tak stwierdziło. Nie był dobry ani dobry, 28%. Był kiepski, 19%. Było wspaniale, 8%. I jeszcze nie wiem, trudno powiedzieć, 2%. Następnie, jaki będzie ten rok, który się już zaczął, 2024 rok. Na 1200 głosów większość z Was stwierdziło, że po prostu będzie, czyli ani dobry, ani dobry. 39% z Was tak zagłosowało, 26% zagłosowało, że będzie dobry, że będzie kiepski, 16%, że będzie wspaniały, 14% i 5% nie myśli aż tak dużo do przodu. No i ostatnie było pytanie do Was jeszcze przed publikacją mojego filmu z tramwajem na Kasprzaka. Kiedy Twoim zdaniem pojedziemy tramwajem na Kasprzaka? Na 1000 głosów większość z Was stwierdziło porówni. Na 30 i 30%, że albo w marcu, albo nigdy tam nie pojedzie. Nie mam zdania. To są Wasze głosy. Następna odpowiedź to była 16% na początku lutego, 14% na koniec lutego i mało z Was stwierdzi, że jeszcze na koniec stycznia to się uda zrealizować, czyli 11% Was tylko i wyłącznie tak twierdzi. No i co ja mogę Wam powiedzieć? Jest Was tutaj coraz to więcej, dokładnie 14557 subskrypcji mam już na kanale Avizonosz. Dziękuję Wam bardzo za to serdecznie. No i co ja mogę powiedzieć? Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja dzisiaj świętowałem, bo dzisiaj jest święto trzech króli, a ja się nazywam Kacper, jakby ktoś z Was nie wiedział. Więc dlatego ten film się też pojawia tak w nocy. Jedyne co Wam mogę powiedzieć z moich prezentów, to tam jest kaseta. Jak ktoś z Was wie, z jakiego zestawu Lego jest kaseta, to możecie się domyśleć. Zobaczycie to mniejsza z tym przyszłym. Natomiast wszystko się jeszcze zmienia, wszystko jest ruchome. To, co widzicie za mną z tyłu, jest jeszcze niedocelowe. Całe studio, mniejsza z tym, jeżeli chodzi o otoczenie, będzie się zmieniać jeszcze na przestrzeni tego przyszłego i pewnie jeszcze przyszłego odcinka, zmniejsza z tym. Plakaty też się zaczną w końcu zmieniać i to też będę musiał poprawić. Natomiast więcej z budynków, bo w końcu się pojawił ten jeden budynek, który pojawił się od Mikołaja jeszcze w poprzednim roku. Udało mi się go w końcu złożyć w tym roku, niestety długo mi to trzeba, ale jest taki oto przykład, że się prezentuje. Minus jest taki, że tyle tych budynków jest, że już mi się tu nie zmieści Orient Express, ale sądzę, że jeszcze na jakiś czas pewnie tutaj zawita, bo to jest zestaw Lego, który według mnie chyba... No i też tam pisaliście w komentarzach, co by tutaj zakupić. Sądzę, że faktycznie Orient Express może się całkiem ładnie z tematyką kanału łączyć i całkiem ładnie może się będzie prezentować jeszcze do czerwca, kiedy tutaj nic się nie będzie zmieniać na górze. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Filmy, jakie będą w najbliższym czasie? A już Wam tłumaczę, bo tego trochę będzie. Tak, po pierwsze, będzie ostatni film z Gdyni, a konkretnie z obwodnicy. Natomiast jutro najprawdopodobniej nie pojawi się film z Gdyni, chyba że będę mieć szaleństwo, a pojawi się film z Tasy Łazienkowskiej. Tego mojego mówienia, co tam będzie zrealizowane, co jest planowane i tak dalej. To jest duży film, który się pojawi jutro po południu. Rano się pojawi właśnie o tym, czyli podcast z Sykutem. Natomiast w kolejnych dniach będą kolejne filmy. Tasa Łazienkowska po stronie praski. Co tam się dzieje na Ordona? Co się dzieje na Jana Kazimierza? Co się dzieje na wiadukcie nad ulicą Globusową? No i co się dzieje na wiadukcie drogowym nad linią kolejową na granicy Pruszkowa i Piastowa? Ten podwieszany. Tam nawet dzisiaj latałem dronem jeszcze FPV. Jest jeszcze więcej innych filmów, które czekają w kolejce. Między innymi kładka pieszo-rowerowa i dla pojazdów obsługi portu Czerniakowskiego, która też czeka. No i mnóstwo innych filmów do podsumowania, więc nawet jak teraz będzie to minus 7 stopni, to ja tutaj na spokojnie mogę siedzieć w ciepełku i montować dla Was te różne filmy, bo wiem, że też czekacie na podsumowanie, żeby wszystkie te inwestycje różne podsumować, ale nie dam Wam nadziei, że w najbliższym czasie się pojawi, nie wiem,
Wiem, że czekacie, ale nie dam wam nadziei, że się pojawi jakiekolwiek moja analiza studium Warszawy, czy to z metra, czy to z pociągów, czy to z Warszawy, czy to z mostów. Nie daję nadziei, bo na to nie znajdę w tym najbliższym czasie niestety czasu. No, ale na pewno będzie ciekawie. I jeszcze jeden aspekt. Jak już pewnie wiecie, od początku nowego roku mam sponsora. Tym sponsorem jest aktualnie Koleo. Dużo ciekawych rzeczy będzie się działo. Jak już faktycznie elementy od sponsora się pojawią tutaj za mną z tyłu na ścianie, opowiem wam więcej. I jedna rzecz dla wszystkich moich hejterów zostanie zmieniona. Więcej powiem w przyszłych odcinkach, mniejsza z tym, ale mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tak dla was zajawkowo, że raczej nie wiem tylko i wyłącznie kiedy to już faktycznie się wydarzy, ale będzie mnie trochę inaczej skutkać. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!